Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Myślę, że połowa października to ostatni dzwonek na rozpoczęcie prac bożonarodzeniowych. I dziś przychodzę do Was z bardzo prostymi, klasycznymi bombkami dekupaż. Pracę zacząłem od pokrycia odtłuszczonych bombek czarnym gesso, a po dokładnym wyschnięciu pomalowałem bombki na czarno farbą kredową. Gdyby się zdarzyło, że nie macie czarnego podkładu, bombki możecie zagruntować zwykłym podkładem akrylowym, a następnie pomalować je na czarno farbą akrylową. Albo wpaść do sklepu zielonekoty.pl na zakupy, gdzie na pewno te preparaty znajdziecie. W dzisiejszym projekcie wykonam kolaż klasyczny z papieru ryżowego stamperii. Ale żeby móc to zrobić, muszę stracić transparentność papieru ryżowego, który za chwilę będę przyklejał na siebie warstwowo. W tym celu wybrane motywy zamalowuję od tyłu białą farbą akrylową lub białym podkładem akrylowym. Nakładam dwie albo trzy warstwy w zależności od preparatu, który posiadam. Po wyschnięciu farby motywy wycinam dokładnie nożyczkami. Najpierw rozcinam z grubsza papier na mniejsze części, a następnie nożyczkami precyzyjnymi wycinam motywy bardzo dokładnie, nie zostawiając białych krawędzi dookoła. I teraz przyszła pora na przyklejanie papieru do bombki. Oczywiście papier jest płaski, a bombka nie. I żeby motywy nam się ładnie przykleiły bez zmarszczek, papier musimy odpowiednio ponacinać. Wycięty obrazek przykładam do pracy i sprawdzam, w którym miejscu tworzą się zagniecenia. A następnie w tych miejscach, gdzie one powstają, papier nacinam nożyczkami. W przypadku dekupażu klasycznego, z którym mamy dzisiaj do czynienia, papier nacinam zawsze wzdłuż widocznych linii na grafikach. Czyli wzdłuż gałązek, wzdłuż połączeń liści. Nigdy nie robię tego w poprzek obrazka, dlatego że takie nacięcie potem będzie bardzo widoczne. I albo zostawimy je takie widoczne na pracy, albo będziemy niestety później musieli to zamalowywać farbami. A jeżeli nie mamy dużego doświadczenia, może być to bardzo trudne. Odpowiednio przygotowane grafiki naklejam na bombkę przy pomocy kleju do dekupaż. Najpierw nakładam sporą ilość kleju na pracę, przykładam wybrany motyw i następnie całość od góry dociskam pędzlem ze sporą ilością kleju. Ale przed smarowaniem motywów klejem układam zakładki na papierze w taki sposób, żeby były jak najmniej widoczne. Można w tym celu pomóc sobie pensetą.
Jak widzicie na filmie, papier naklejam na siebie warstwowo. Czyli podkładam jeden motyw pod drugi i robię to w taki sposób, żeby cała grafika wyglądała jak najbardziej naturalnie i łączenia papieru nie były widoczne. Dzięki temu z pojedynczych obrazków tworzę jedną własną, spójną kompozycję. Po wykonaniu kolażu i bardzo dokładnym wyschnięciu kleju, całą pracę zabezpieczam wielokrotnie ulubionym lakierem akrylowym. Co kilka warstw całość szlifuję bardzo dokładnie drobnym papierem ściernym. A od ilości nałożonych warstw i wykonanych szlifowań zależny będzie efekt końcowy naszej pracy. W trakcie lakierowania pracę oklepam jeszcze białą i czarną farbą akrylową, żeby bombka nie była taka zupełnie płaska. Na koniec do bombek montuję zawieszki przemalowane na czarno i zabezpieczone lakierem akrylowym. I to na dzisiaj wszystko. Praca jest naprawdę prosta. Mam nadzieję, że taki prosty projekt bez żadnych fajerwerków i wielkiej ilości produktów przypadnie Wam do gustu. Jeśli tak, to zostawcie komentarz albo lajka pod filmem. I zapraszam Was oczywiście na zakupy do sklepu zielonekoty.pl, gdzie znajdziecie wszystkie produkty wykorzystane w filmie. Dzięki, do zobaczenia.